Halo, halo, cześć, to znowu Gimper. Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku Undertale. Znajdujemy się już w zamku króla Asgore. Przed chwilą rozmawialiśmy z Sansem, który trochę nas chciał rozgrzeszać za to, ile osób zabiliśmy. Dowiedzieliśmy się, że EXP to Execution Points, Love to tak naprawdę akronim od Level of Violence. Sala tronowa przed nami. Za chwileczkę wchodzimy, tylko zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Cóż to? Trumny. Jest pusta. O nie! To są trumny z ludźmi, których już zdobył, ich duszami. A ta jest dla mnie. Najgorzej. Mrok. No dobra. Chcesz się spróbować, kutasiorzu? Spróbujmy się w takim razie. Najgorsze jest to, że nie mam... Nie wziąłem sobie ekstra, mam tylko dwa junk foody, no nic. Ogród królewski, co? Dam di dam. O! Ktoś tu jest. Chwileczkę. Prawie skończyłem podlewanie tych kwiatków. Okej. Hej, jak mogę ci... O! Tak bardzo chciałbym powiedzieć, czy chciałbyś filiżankę herbaty, ale wiesz jak jest. Ładny mamy dzień, co? Ptaszki śpiewają, kwiatki szumią, cokolwiek. Perfekcyjna pogoda na Game of Catch. A żeby berka grać, tak? Wiesz, co musimy zrobić. Kiedy będziesz gotów, idź do następnego pokoju. On wygląda jak mąż Toriel, czy coś takiego. Albo brat, a ja ją zabiłem. Nie, to był kolejny tron, który jest teraz zasłonięty. Nie, nie chciałem zabić Toriel, to było przypadkiem. Pomyśl o tym, jak o wizycie u dentysty. Nie chciałem, to Toriel mi stanęła na drodze, przepraszam, to było przypadkiem. Czy jesteś gotów? Jeśli nie, zrozumiem. Ja też nie jestem gotów. The end, o nie! To jest bariera. To jest to, co trzyma nas wszystkich zamkniętych tutaj pod ziemią. Jeśli masz jakieś niedokończone sprawy, idź, co musisz zrobić. Rozumiem. Gotów? Dziwne światło wypełnia pokój. Twoja podróż jest nareszcie zakończona. Jesteś pełen determinacji. Czyli save mamy przed walką, tak? Człowieku. Było miło mi cię poznać. Do widzenia. O kurwa. O nie! Ostatnia opcja jest rozwalona. Nie można uciekać ani mu wybaczyć. Asgore atakuje. Tok. Ale nie było nic do powiedzenia. O kurde. There was nothing to say.
Ała, ale dałem dupy. Ała, bez sensu, dupę dostaję głupio. O, szlak bycie. ...124, przyjebałem mu. Au! Dobra. Przyjebałem mu. Ale myślę, czy ja muszę go zabijać, wiecie. Tok. Nothing to say. Dobra, spróbujemy check zrobić. Ała, ja pieprzę. Asgore 80 do tego 80 defensa. Po prostu bez żadnych informacji. Junk food. No jej, ale dam dupy. Myślę, to nie jest chyba tak, że muszę go rozklepać, nie? Z tego co wiem, tu wszystko można przejść bez rozklepywania. Ale nie wiem, czy jest inny sposób. Zaktywowałeś sztylet. Nie mam prawie zdrowia, zaraz zginę. No i tyle, mnie tu będzie, coś czuję. No tyle, ja pieprzę, a jak to ja mam zrobić? Game over. Będzie w porządku, Gimper. Bądź zdeterminowany. Ale, nie kumam w ogóle tej walki. Weapon attack 10. Consumables 4, więcej HP leczą, dobrze. A teraz Worn Dagger założony jest. Ten Heart Locket może być spoko. Dobra, zamienię to. Sprawdzę tego. Atak 15. Dobra, on jest mocniejszy. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. The end. No jest to trudne niewątpliwie. Tu jest bariera, bla bla bla, dobra, pitol, pitol. Ale teraz już tylko pytać, czy jestem ready. Dobra. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Rozwala Mercy. No właśnie. No już mi pokazało, że nie mogę z nim rozmawiać, nie? Tylko no właśnie, czy ja go muszę zabijać w takim razie faktycznie? O nie, bez sensu, beznadziejnie ją zaatakowałem. No jej! Kurwa, jestem chujowy. Junk food. Dobrze. Albo trzeba faktycznie trochę jego ataków przetrwać, no to w tym czasie możemy go po prostu lać. Dobra. To jest dosyć proste, na pomarańczowym trzeba się ruszać, na niebieskim stać. Ała. Bez sensu dostałem. Trudny, trudny jest Asgore, to na pewno. Lejemy go nie najgorzej, no ale nie jest prostym przeciwnikiem. Ma kilka ataków, które nie są aż takie trudne do unikania i to jest na plus, ale to jest skurwielstwo. Co ja nie wiem w ogóle, kto pozwolił to wpuścić do gry, nie? Znaczy pewnie się okaże, że jest jakiś punkt w tym ataku, który nigdy nic nie trafia, nie? Dobrze. Przejebiemy mu. No zobaczymy, może faktycznie jak mu zbijemy trochę HP, to coś się zmieni w jego postępowaniu niecnym, ale to gówno. Na tym ataku nie jestem w stanie nic zrobić, jestem beznadziejny, jeżeli o to chodzi. Dobrze. Pierdol mu. No dobra, zaraz spróbujemy porozmawiać, kolego, ale może być ciężko, chociaż mi się wydaje, że faktycznie tutaj trzeba będzie ileś jego ataków przetrwać, żeby on zobaczył, że
generalnie, no, unikamy tego wszystkiego, nie? Chyba się musimy ruszać. Pięknie. Jep. Jak zbijemy mu połowę, to spróbuję z nim jeszcze raz pogadać. Kurwa, o ile wcześniej nie zginiemy. Uniknąłem tego, nie wiem jak. Asgard ciągle nie chce się do mnie odzywać. Nie wiem czemu. Paszteciarz, pajac, no. Dobrze. Nie wiem, o co ci chodzi, kolego, ale trochę powinieneś się ogarnąć, tak czuję. Jep. No w pysk. Dobrze. Pounikaliśmy tego. A nie mam już jedzenia, to dobrze. Dobrze wiedzieć. No to jakaś katastrofa. Dobrze. Jutel Asgore. Powiedziałeś Asgore, że już cię raz zabił przedtem. I coś tam... W smutny sposób coś tam zrobił. Nie jestem pewien co. Ale nie było nic do powiedzenia. Jezus. Dobrze. But there was nothing to say. O Jezus, nie wiem czy to dobrze zrobiłem czy źle. Chyba, że trzeba ileś razy z nim przegrać i wrócić do gry. I wtedy będziemy mogli, nie wiem, właśnie coś powiedzieć. Ciekawe. O Jezus, 1 HP. There was nothing to say. O Jezus, masakra. I co, jeżeli teraz będzie game over i ja pójdę znowu z nim walczyć, teraz będę miał inne opcje dialogowe jeszcze? To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe, co teraz będzie, nie? Tu mam zasejwowane z tymi nowymi itemami, no tak. Więcej junk foodu by mi się przydało. Gotów? No nie ma mojego serca w tym. Chociaż to byłoby ciekawe faktycznie, jakby się okazało, że trzeba ileś razy zginąć w walce z Asgore i wtedy można mu to wypomnieć i że on będzie miał dość tego, nie? Czy coś takiego. Ciekawe. Ała, bez sensu. Dlatego that he killed you twice before, no właśnie. He not sadly. No właśnie, tak mi się wydaje, że to może coś zmienić, jeżeli będę dawał się zabijać faktycznie. Nothing to say. Trzeba sprawdzić, czy coś się zmieni, jeżeli zginę 3, 4, 5 i więcej razy, nie? Dobra, to ja teraz po prostu dam się zabić, tyle. Zrań mnie. Nawet nie będę jakoś dużo walczył, tylko teraz poginę specjalnie. Dobrze, i spróbujemy powiedzieć mu teraz, że ileś razy wcześniej mnie zabił. Zobaczymy, może przy którymś razie... Nie możesz się jeszcze poddać, Gimper, tak, oczywiście. Ale może to podlokowuje nam opcje dialogowe dopiero. Widzisz, zobacz, zabijasz mnie kolejny raz. Mhm, dobrze, okej, to sama animacja. Bo tu nie ma innego sposobu z tego co widzę na interakcję, bo Mercy mi zdjął. Na itemsach nic nie mam. I teraz go that he killed you 3 times. He not sadly. Okej. Dalej nic to nie zmienia. Tok. There was nothing to say. Nic, nie mam pojęcia, ale bez sensu. Dobrze, spróbujemy powiedzieć, że zabił mnie 4 razy, potem że 5, potem że 6. I zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu, no bo innej opcji tu nie ma. Trzymaj, za ile tam możesz. Dobrze, jeszcze raz mnie musi uderzyć. Dobrze, okej. No i zobaczymy, czy za którymś razem coś się zmieni. Nasz los leży w twoich rękach, Gimper, bądź zdeterminowany, pewnie. Dzień dobry. Ready? No może w końcu się złamiesz, pajacu. Czy nie? Chyba nie. Mercy zniszczone.
Asgore atakuje. Tok. Zabiłeś mnie 4 razy. Hinox Sedli. Za każdym razem to samo. Pytanie, czy tu właśnie jest szansa, że cokolwiek się zmieni. Żadnego opisu. No Jezus. Tok. Nothing to say. No dziwnie, dziwnie. Szczerze mówiąc, sam do końca nie wiem. Rzuciłem patyk. Potem go podniosłem. Okej. Tok. Nic do powiedzenia. Dobra, słuchajcie moi kochani, ja spróbuję trochę się tutaj tym pobawić. Ewentualnie w ostateczności rzucę sobie okiem u kogoś, kto już to przeszedł na YouTube, jak to się robi. I do was wrócę w następnym odcinku Undertale. Trzymajcie się, cześć.